Ej, nie mówcie nikomu, ale z White pisowałem z Hiszpanią. Patriarcho, słyszysz to? Wygrałem z tobą! Halo, Patriarcho? Halo, halo? Nie, nie ma ze mną patriarchy, ponieważ patriarcha wyjechał na 1,5-tygodniowe wakacje, no i właśnie dlatego jestem zmuszony, niestety, ale serię zakończyć. Tak więc dzień dobry, a może dobry wieczór, w zależności kto jakiej porze mnie ogląda. Witam wszystkich bardzo serdecznie w niestety, ale ostatnim już odcinku z gry Europa Universalis 4, jako biedne, ściśnięte przez patriarchę, no i zdradzone przez Pirka, który swoją drogą wciąż gdzieś tam śpi, ponieważ gdy nagrywam ten odcinek jest godzina 8 rano, Węgry. Ale dobrze, wracając do rzeczy ważnych. Po pierwsze, Irlandia wbiła się we Szkocję. Tak, wbiła się w Szkocję i zdobyła jej terytoria, ale no nie o tym chcieliście słuchać. Seria się kończy. No jak już wspomniałem, patriarcha wyjechał na wakacje. 1,5 tygodnia temu powiedział nam, że będzie wyjeżdżał, tak więc nagrywaliśmy odcinki na zapas i też to przy okazji tłumaczy fakt, dlaczego nie ustosunkowywałem się do waszych komentarzy. Zrozumcie, serie multiplayerowe z Europki no nie nagrywa się z dnia na dzień. Tak mogę nagrywać serie solowe, ponieważ wtedy rzeczywiście ma to sens. Mogę na bieżąco odpowiadać na wasze komentarze itd., itd. Jeżeli natomiast chodzi o serie multiplayerowe, no to tutaj sytuacja jest nieco inna. Nie mogę sobie pozwolić na to, by taszczyć patriarchę czy kogokolwiek innego codziennie na nagrywanie, ponieważ oni mają swoje życia, mają swoje zajęcia. I to nie jest tak, że oni tylko czekają cały dzień, by ze mną nagrać odcinek. Po prawdzie patriarcha jest dziwnym człowiekiem, ale nie aż tak dziwnym, żeby poświęcać cały swój wolny czas na nagrywanie Europy Universalis 4 z jakimś pulchnym niedźwiedziem. No bez przesady, aż takimi kumplami to my nie jesteśmy. Ale, jak już mówiłem, z racji, że patriarcha 1,5 tygodnia temu powiedział, że wyjeżdża na 1,5 tygodnia i po dziś dzień jeszcze nie wrócił, ani nie dał żadnego znaku życia, jestem zmuszony serię zakończyć. Niektórzy powiedzieli, no dobrze, to po prostu zawieź serię i wrócisz do niej, jak wróci patriarcha. No, może i mógłbym tak zrobić, ale nie mogę sobie pozwolić na zastój na kanale, dlatego też, no, jestem zmuszony wystartować nową serię. I tutaj pytanie do was. Co chcecie teraz zobaczyć? Czy ma być dalej Europka? Jeżeli tak, to jakim krajem? Jeżeli tak, to może jaki achievement miałbym zdobyć? Czy może coś innego? Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. A ja tutaj teraz chciałbym jeszcze wytłumaczyć kilka bardzo ważnych kwestii. Po pierwsze, jeżeli chodzi o zamysł serii, no to rzeczywiście był on zupełnie inny. Ja dałem patriarsze Hiszpanię, w sensie to ja wybierałem, kto jakim krajem będzie grał, bo tam widziałem, że jak ktoś pisał w komentarzach, niedźwiedź wybrał sobie taki kraj, a wy płaczecie, że on nie ma szans. To mógł sobie wziąć jakiś potężniejszy, a nie. Nie o to chodziło w tej serii, żebyśmy my ze sobą walczyli. To nie był taki zamysł, że będziemy ze sobą się napierdzielać, tylko ta seria początkowo miała się nazywać Niepewny Sojusz. Ponieważ zamysł był taki, że mieliśmy rozbudowywać swoje kraje w taki sposób najlepszy dla nas, najbardziej optymalny dla nas i może pod koniec rozgrywki byśmy tam się wzajemnie zdradzali. Jednakże Hiszpania, czyli patriarcha, zamiast pójść w kolonizację, jak myślałem, że zrobi, zaczął kolonizować, ale Europę. Pirku zaś, zamiast pomóc mi z Turcją, stwierdził, że on będzie podpisał tutaj cały ten Bliski Wschód, że on będzie podbijał tutaj wszystkie te terytoria w Półwyspie Arabskim, no i miał Osmanów głęboko gdzieś, ponieważ zdawał sobie sprawę, że jeżeli on mi pomoże z Osmanami i ja zdobędę te terytoria, to stanę się naprawdę potężnym wrogiem, a na to sobie pozwolić nie mógł. No i tak też założenia serii po prostu poszły się pierdzielić. I tak, niektórzy mogą powiedzieć, że zrobili to celowo i tak zrobili to celowo, ponieważ Pirku dogadał się z patriarchą, że będą robić wszystko, żeby mnie jak najbardziej udupić, ponieważ no w jakimś stopniu ich to tam śmieszyło. Ale ja nie mam im tego za złe. Ja rozumiem, że to jest normalne, jak się gra z youtuberem, no to pierwsze, o czym się myśli, to o tym, żeby go po prostu jak najbardziej udupić. I jeżeli ktoś mi napisze w komentarzach, że to nie jest prawda, że tak się normalnie gra, to go wyśmieję, ponieważ nigdy nie widziałem w historii, żeby gracz, który wciela się w Hiszpanię, stwierdził, że jego największym interesem jest dociśnięcie Węgier, które mają 2000 manpowera i 10 tysięcy żołnierzy, bo są takim przeciwnikiem i szeroko muszą koniecznie zdobyć całą Wenecję, bo bez tego żyć nie mogą. I jak ktoś powie, że no dobra, ale to jest wina tego niedźwiedziu, że ty się nie dogadywałeś z nim w ten sposób. Dogadywałem. Bardzo dużo. Ja patriarsze powiedziałem, że mogę mu oddać całe Włochy, jeżeli ten zerwie sojusz z Polską, bo nie miałem gdzie się rozwijać. No właśnie, że patriarcha miał sojusz z Polską, wzięty specjalny. Teraz no nie ma, no bo zerwany został całkiem niedawno, ale miał sojusz z Polską i ten sojusz z Polską był mi problemem. Nie mogłem wbić się w cesarstwo, nie mogłem wbić się w Polskę, nie mogłem wbić się w Osmanów, mogłem wbijać się tylko w Wenecję, we Włochy. No i poprosiłem patriarchę, żeby ten zerwał sojusz z Polską, w zamian zaś ja oddałbym mu terytoria tutaj właśnie w tym handlu weneckim, ale patriarcha nie chciał tego słuchać. Poproponowałem mu więc, że dobra, to może zrobimy tak,
że oddam mu ten handel. Ponadto jeszcze dodatkowo zostawi sobie sojusz z Polską, ale pomoże mi ścisnąć Osmana, żebym mógł się rozwinąć tutaj, ale na to też się nie zgodził. Zaproponowałem mu więc, że w takim razie powróćmy do status quo, on mnie nie atakuje, ja nie atakuję jego, a zostajemy tak jak jest i ja się dalej nie rozwijam już we Włochy, a potem zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Ale tego również nie zaakceptował, ponieważ był po prostu potężniejszym krajem. On rozmawiał ze mną z pozycji siły. Miał kraj, który mógł przeorać się przeze mnie jak, no nie wiem, nóż w masło, jebać bastion i tak dalej, więc nie za bardzo jak miałem tutaj się z nim dogadać. Jeżeli chodzi o Pirka, to też ktoś pisał w komentarzach, że był ja na twoim miejscu, bym się dogadał z Pirkiem w kwestii ścisnięcia Osmana. Ja mu przez całą serię mówiłem o tym, że musimy tego Osmana ścisnąć, ale Pirku nie chciał tego robić, ponieważ Pirku nie chciał zdenerwować patriarchy. Pirku był dogadany z patriarchą i oni razem tutaj robili koopa, żeby jak najbardziej, jak najdłużej mnie tutaj terroryzować, myśląc, że ja serię zakończę dzięki temu, no bo między Bogiem a prawdą, to oni liczyli, że w ciągu 2-3 odcinków ja upadnę, no i wtedy seria się zakończy. Nie to, że im się nie chciało nagrywać, po prostu uważali, że to będzie troszeczkę zabawne. Ja jednak zrobiłem wszystko, żeby jak najdłużej trzymać się przy życiu, no i niestety tutaj ten manewr Urbino troszeczkę mnie pogrążył, ale to dlatego, że się zapatrzyłem. Po prostu się zapatrzyłem, zagadałem się chyba wtedy z patriarchą, czy nie wiem, no o czymś tam myślałem. Przez przypadek wziąłem to Urbino, ale i tak, no jedyną koncepcją dla mnie na mój rozwój były te Włochy. Nie, nie było opcji, bym zmasakrował Osmanów sam i nie było też opcji, bym zaatakował Hiszpanię sam. Mamelucy nie chcieli mi pomagać, Polska miała sojusz z Kastylią. Była to sytuacja patowa, że już nie wspomnę o tym, jak to Moskwa po prostu oddała moje terytoria Polakom. Pamiętacie też te wojny, kiedy to dołączyłem do wojny i w sumie nawet nie chodziło o to, żebym ja zdobył jakieś te terytoria, tylko żeby Moskwa była troszeczkę potężniejsza i patriarcha na złość po prostu dołączył do tej wojny również, żeby mnie ścisnąć. Co w sumie też pokazuje, jaki to jest człowiek. Czy ja tam patriarchę lubię, ale Lutel bardzo dobrze patriarchę podsumował. Tam polecam sobie obejrzeć jego materiał. Tam jest dokładny opis tego, jak to wygląda i jakim patriarcha jest człowiekiem. I każdy, kto powie, że nieprawda, ja na miejscu patriarchy zrobiłem tak samo, ja nie wierzę, że patriarcha taki jest, no to powiem tylko tyle, znam patriarchę dłużej. I wydaje mi się, że jeżeli znam patriarchę osobiście, a wy znacie go tylko z 2 czy tam 3 serii, to uwierzcie mi, znam go dłużej. I jeżeli on robi coś na złość, to wiadomo, że robi to na złość i robił to na złość po prostu, bo takim jest człowiekiem. O to się kiedyś pokłóciłem z patriarchą, nie o spaloną karczmę, tylko o to, jaki on ma sposób zachowania względem innych ludzi. O to, że jest taki wredny, że lubi być wredny i robi wszystko, żeby jak najbardziej mnie pogrążyć, żeby jak najbardziej mnie zdyskredytować przed moimi widzami. No i dlatego też seria wyglądała jak wyglądała, ale dzięki temu też była bardzo, moim zdaniem, interesująca niekiedy, ponieważ jak już mówiłem, musiałem robić wszystko. Wszystko, żeby zdobyć chociażby jedną malutką prowincję. No i koniec końców, no jeżeli mam być szczery, być może udałoby mi się tego patriarchę pokonać. No bo jak już mówiłem, udało mi się mimo wszystko, po tym jak patriarcha wyjechał na wakacje, rozmawiałem przez bardzo wiele długich godzin z Pirkiem i dogadałem się z nim, że ten dobrze zrobi to, zdradzi patriarchę, a raczej zagrozi mu, że jeżeli nie zwhitepisuje ze mną, że jeżeli nie odda Urbino albo nie zwhitepisuje, to ten go zaatakuje. I już miał robić na niego claima, ponadto miał mi wysłać swoje pieniążki, żebym mógł pospłacać pożyczki, a potem mieliśmy w końcu wbić się w tego Osmana. Tak więc przekonałem Pirka na sam koniec serii, żeby ten był ze mną w końcu w prawdziwym sojuszu, ale niestety patriarcha już nie wrócił, tak więc serię musieliśmy zakończyć, ale byłoby ciekawe. Było to bardzo ciekawe, ponieważ gdyby patriarcha jednak wrócił na czas i bym tej serii nie kończył, to możliwe, że mielibyśmy wojnę 3 graczy, w tym 2 byłoby w sojuszu, tak więc niewątpliwie moje armie mogłyby razem z pomocą armii Maluków przebić się aż do Hiszpanii i mielibyśmy wielkie odwrócenie sytuacji. Ach, aż mój telefon gdzieś tam zapiszczał, że SMS przyszedł, więc za chwilę będę musiał kończyć, ale dziękuję wam wszystkim, tym, którzy oglądali tę serię, mam nadzieję, że seria wam się podobała. Widziałem wasze komentarze niezadowolenia, no ale no nie poradzę na to, tak to już na multiku, dlatego też bardzo rzadko gram z widzami, bo widzowie robią dokładnie to samo, zarówno na streamach, jak i poza streamami. Jeszcze tak tylko informacyjnie, na samo zakończenie. Jak już mówiłem na początku, chciałbym, żebyście napisali mi w komentarzach propozycje na kolejne serie. Ja tam nie mam problemu z nagrywaniem w kółko tej urobki, w szczególności, że teraz kanał ma zupełnie inny format, że tak powiem, niż kiedyś. Teraz już nie wrzucam 3 filmów dziennie, tylko 2 filmy, z czego jeden film jest zawsze taki, powiedziałbym, randomowy troszeczkę. Z takich serii, które obecnie prowadzę na kanale, to jest tylko Wielka Przygoda Berindy, tam ewentualnie czasem Total War z Pirkiem, no i właśnie ta Europka i mi jest tak dobrze z tym. W sensie przyjemnie mi się te filmy nagrywa, a z racji, że teraz mam mniej czasu na kanał niż miałem w przeszłości, to jest dobry format moim zdaniem. Też dziękuję wciąż wszystkim, którzy wspierają mnie w ten czy inny sposób, czy to za sprawą Patronite'a, czy komentarzy, czy ocen. To bardzo dużo dla mnie znaczy i dziękuję, że po prostu dalej wierzycie w mój kanał, który ostatnimi czasy moim zdaniem zaczął się troszeczkę rozwijać. Więc tyle ode mnie. Mam nadzieję, że raz jeszcze powtórzę, przyjmiam się, oglądało tę serię i do usłyszenia już niebawem przy okazji innych epizodów z Europki Universal 4.
Pa, pa! Pamiętajcie, by napisać w komentarzach propozycje na kolejne serie, kraje i achievementy. Cześć! Pa, pa! Cześć!